Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dużymi krokami zbliża się mecz o Mistrzostwo Świata pomiędzy Janem Niepomniaszczym a Dinklirenem. Przypomnę, że Magnus Carlsen zrezygnował z udziału z obrony tytułu i właśnie tutaj mecz pomiędzy Rosjaninem a Chińczykiem się odbędzie już. Pierwsza partia rozpocznie się 9 kwietnia 2023 i potrwa do 29 kwietnia. Mecz zostanie rozegrany na dystansie 14 rund. Jeżeli nastąpi remis w partiach klasycznych, to nastąpi dogrywka. Ciekawy podział nagród, między innymi, to znaczy 2 miliony dolarów jest w puli nagród, zwycięzca otrzyma 60% tej kwoty. W przypadku dogrywki zwycięzca otrzyma 55% kwoty. Także tak to wygląda. No, myślę, że pieniądze nawet duże, aczkolwiek wiadomo, że w innych dyscyplinach są większe, nie można tego też aż tak bardzo porównać. Na pewno dla tych zawodników to jest duży kapitał, tak mi się wydaje, ale dobra, tu nie chodzi głównie o kasę, chodzi o prestiż, chodzi o tytuł Mistrza Świata, z tym wiążą się na pewno wielkie, wielkie profity, ale pewnie większość z nas ma takie odczucie, że i tak w głębi duszy tym mistrzem świata jeszcze przez długi czas będzie Magnus Carlsen. Tak bardziej mentalnie bym do tego podszedł. Oczywiście wszyscy wiemy, że Magnus tutaj jest niesamowitym zawodnikiem. Kto zostanie tym mistrzem świata? Czy Nepo, czy Dinklirren? Dajcie znać w komentarzu. Zrobimy również ankietę na YouTubie. Ja mam swojego faworyta. Nie chcę na razie za bardzo zdradzać, aczkolwiek trzeba napomknąć, że Niepomniaczy ma już doświadczenie w meczu o Mistrzostwo Świata, grając z Magnusem Carlsenem. Dinklirren z kolei jest bardzo twardym zawodnikiem. Jeżeli wszystko pójdzie po jego myśli, no to mam nadzieję, że też dobrze będzie mu szło. Z kolei też Nepo jest też takim zawodnikiem, jeżeli źle wejdzie w mecz, czy będzie miał jakieś potknięcie, no to efekt kuli śniegowej w negatywnym sensie może nastąpić i może się posypać. Widzieliśmy to w meczu z Magnusem Carlsenem. No tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda z mojej strony. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno będą fajne emocje. Przedstawię teraz dwie krótkie partie między właśnie Dinklirrenem a Nepomniaczym. Pierwsza partia to jest Nepo kontra Dink. Partie były rozgrywane internetowo, rapidowe, więc tempo było dosyć szybkie. Tutaj na podstawie tej partii też coś powiem. Otóż Nepo rozpoczął E4, Dink odpowiedział E5. Skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, czyli obrona, przepraszam, partia hiszpańska. Skoczek F6, D3, goniec C5 ze strony Chińczyka. Bitka, skoczek z B na D2, to są teoretyczne posunięcia. Skoczek zmierza zapewne na C4. Po roszadzie nastąpił właśnie skoczek C4 z atakiem na pionka. Przypomnę tylko, że nie można zbić pionka na E5, dlatego że jest hetman D4 i tu są dwie groźby, więc nie można tego uczynić. Wieża zagrywa na E8 i A4. Znowu nie można zbić pionka z tą samą opcją. Wieża odbija na E5 i hetman D4, przypominam. A4, A5. Goniec na D2 i B6 ze strony Chińczyka, goniec na C3, widzimy bardzo mocny strzał na punkt E5. I teraz Chińczyk, teraz Dinklirren zagrywa skoczek G4. Tutaj lepszym posunięciem byłoby zagranie skoczek D7. Troszeczkę wrócić do obozu i ewentualnie podciąć tutaj pionkiem za chwilę na F6 i przestawić na przykład skoczka na F8, żeby goniec miał swobodę. To są takie, myślę, że typowe plany. Jednak skoczek G4 daje za chwilę białym pewne ciekawe możliwości. No oczywiście ten ruch jest atrakcyjny, dlatego że raz, że bronimy na E5, a dwa, że atakujemy tutaj na F2. Po roszadzie białymi nastąpiło F6, bo trzeba. Goniec wrócił na D2. Zwróćmy uwagę, że skoczek za bardzo nie ma dobrego odejścia, bo jeżeli zagra na H6, to zostanie zbity, pionki się zepsują i tutaj właśnie szanse upatrują w tym białe. Ze strony czarnych nastąpiło G5, H3, skoczek uciekł. Okej, mogłoby się wydawać, że problemy znikają, ale nie do końca. I to są te niuanse, które tutaj znajdują najlepsi szachiści świata. Posunięcie H4 i zwróćmy uwagę, że nie można zbić, nie można przepchać, więc skoczek zagrywa na F7. I co robi Nepo? Bardzo mi się to podoba i tutaj bardzo dobrze wyczuwa te pozycje. Bije na G5, FG i skoczek H2. Okazuje się, że tutaj jest troszeczkę przestrzeni w tym obrębie, że tak powiem. I bardzo łatwo grać tutaj figurami. Pionek izolowany to też jest na pewno taki mankament mały. Znaczy to jest na pewno mało pozytywny aspekt po stronie czarnych. No i tutaj teraz wieża zagrywa na E6. Mogłoby się wydawać, że czarne będą chciały atakować skrzydło królewskie, ale tak się nie dzieje. Skoczek zagrywa na E3. Oczywiście po wybiciu wybijamy. Białe tutaj są bardzo
bardzo zadowolone z uwagi na słabe pionki oczywiście. Bierze G6, skoczek F5 nastąpiło i goniec wziął. I tutaj w tej sytuacji wieża zagrała na F6 i hetman G4. Ta pozycja jest białymi bardzo, bardzo przyjemna. H6 ze strony czarnych. Przede wszystkim tutaj należało raczej zagrać hetman D7 i od razu dobrać się do pionka, upatrując tutaj, idąc w uproszczenia. H6 ze strony czarnych, hetman H3. Hetman D7, moi drodzy, i to już jest gruby błąd, dlatego że białe grają skoczek na G4 i okazuje się, że czarne mają ogromne problemy. Jeżeli wieża by zagrała na przykład na D6, to przepychamy pionka na F6 i tutaj są bardzo nieprzyjemne rzeczy w postaci skoczek H6 i tak dalej. Można też wprowadzić wieżę. Po prostu na tym poziomie, w tej pozycji bardzo łatwo się gra figurami i bardzo są proste plany. Jednakże w tej sytuacji Dinklirenn zbił na F5, co się wiąże z kapitulacją praktycznie jednoczesną, dlatego że następuje ruch piękny, fajny dla oka, skoczek F6. No i czarne się poddały. 23 ruchy, Nepo wygrywa z Dingiem. Taka prosta podstawka. Oczywiście widzimy, że na poziomie praktycznie 2800 zawodnicy też czasami robią takie babolce. Przypomnę tylko, że to jest gra internetowa, więc no można, no nie wiem, czy to jest usprawiedliwienie, ale błędy są bardzo proste, więc w pobiciu oczywiście jest zbicie hetmana. Przejdę teraz do drugiej partii, również z gry tutaj internetowej. Tym razem Dinklirenn gra białymi z Nepo. Wracając jeszcze do tej partii, chciałem powiedzieć, że właśnie Nepo reprezentuje taki styl bardzo ostry. Jeżeli ma fajną okazję na atak, to będzie z tego na pewno korzystał, a Dinklirenn z kolei preferuje praktycznie takie gry, takie szachy techniczne, aczkolwiek też nie, i też nie boi się iść w komplikacje, żeby była jasność, ale tak jak patrzy się na jego partię, no to faktycznie widać, że on preferuje taką grę techniczną, solidną przede wszystkim, bardzo mocną i taką na wyczerpanie przeciwnika, że tak się wyrażę. Otóż D4 ze strony tutaj Chińczyka, skoczek F6, C4, G6, F3, D5, no i to też jest taka broń Nepo, on obrona Greenfelda gra bardzo często. Ciekawy jestem, jakie debiuty będą też w meczu o Mistrzostwo Świata. Obstawiam, że Dinklirenn za bardzo nie będzie zmieniał chyba swoich upodobań i będzie grał ruch D4. Zobaczymy, co się wydarzy. W tym momencie jest E4, skoczek B6, skoczek wyszedł, goniec E3, bronić na D4 trzeba, roszada, hetman D2, to jest taki normalny układ, tu będziemy celować w przyszłości w H6, a przy okazji możemy szykować długą roszadę albo wieża D1, skoczek na C6 i właśnie długa roszada ze strony Chińczyka, hetman D6, nie będę tu wnikał oczywiście w teorię debiutów, gdyż nie mamy na to czasu, tutaj bardziej chciałem pokazać, jaki styl gry reprezentuje zawodnicy oraz ciekawy jestem właśnie waszej opinii, a co sądzicie o tym meczu o Mistrzostwo Świata, więc dosyć szybko to przelecimy. Tutaj, moi drodzy, skoczek na B5 z atakiem na hetmana, hetman wrócił, król B1 i tu się nic złego nie dzieje, to są teoretyczne posunięcia, posunięcie A6, no skoczek wrócił, wieża D8, wiadomo, nacisk na punkt D4, D5, nieco ruch wymuszony, ale to jest cały czas ok. Hetman zagrał na E8 i tutaj hetman E8 już można powiedzieć, że to jest taki ruch troszeczkę kombinowany, dlatego że tutaj czarne mogłyby na przykład spróbować zagrać skoczek A5. No i teraz te skoczki mają taką fajną rolę wejścia na pole C4. Oczywiście ruch B3 osłabi troszeczkę tutaj diagonale białym, przepraszam, ale można też takie mieć mylne złudzenie, że zdobywamy figurę. Oczywiście B4 nie zdobywa figury, bo wchodzi skoczek, ale jak zbijemy na B6 i bicie tutaj i B4, no to można powiedzieć, zdobyliśmy figurę. Niestety, moi drodzy, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że nie ma tego gońca na E3, który podpierał hetmana i skoczek może wrócić na C6, więc nie można odbić z uwagi na straty materialne, a czarne w tym momencie zyskują kapitalną pozycję do gry. Można powiedzieć, że ten goniec jest po prostu tutaj nieśmiertelny i jest okropny dla białych, ale tak nie było, moi drodzy. Nepo zagrał hetman E8, hetman zagrał na C1, oczywiście schodzimy tutaj z ataków wieży, takich związań, skoczek A7 i teraz Dinklirenn wykorzystuje swoją fajną okazję i zagrywa posunięcie H4. Widzimy, że nie ma skoczka na F6, H4 będzie grał H5, będzie chciał otwierać tutaj pozycję i atakować króla. To są takie typowe niuanse. Czarne będą chciały na pewno na skrzydle hetmańskim coś pograć, ewentualnie w centrum uderzyć. Skoczek na B5, na co Chińczyk odpowiada goniec na skoczek na E2, posunięcie E6 i teraz trzeba zadziałać bardzo, bardzo konkretnie. Dinklirenn wymyślił sobie coś takiego. Mianowicie H5, bicie na D4, bicie na G6, no oczywiście tutaj bicie na 4 nie wchodzi w grę, bo bijemy tutaj, ten król jest rozwalony, albo bijemy na F7.
Więc w tej sytuacji jest bicie na G6. I teraz bardzo odważna decyzja tego młodego zawodnika, gdyż Dink Lirer ma dopiero 31 lat, przypomnę, Nepo 33 i tutaj goniec bije na B6. Bardzo odważna decyzja, ale konkretna. Czarne odbiły i skoczek zbija na D5. I chodzi tutaj białym o to, żeby mieć bardzo silnego skoczka. Ten skoczek jeszcze z E2 będzie podążał na F4, będzie go podpierał, ale cały czas przypomnę, jest to decyzja, uważam, niezwykle odważna, dobrze przemyślana, dlatego że ten goniec może być bardzo silny i trzeba bardzo, bardzo uważać na króla. W tej sytuacji goniec zagrał na E6, skoczek na F4 i goniec zagrał na F7. Tutaj oczywiście uciekł. Goniec zbił na B5. Również ciekawy aspekt. Zobaczcie, że w tej sytuacji pionek wybił i zrobiły się trojaczki. Zwróćmy uwagę, co by było po biciu. Bicie hetmanem jest fatalne. Już pokazuję dlaczego. Mianowicie skoczek E7 i tu się robią problemy, dlatego że jak król zagra na H8, to jest strzał, przepiękny, przepiękny taktyczny strzał wieżą na H7. Trzeba odbić i po wieża H1 i po zasłonie jest skoczek D5 i okazuje się, że nie ma jak się bronić przed atakami matowymi, ale jeszcze jest inne odejście. Oczywiście po skoczek E7 jest odejście królem na F8 i w tym momencie skoczek mógłby zagrać z F na D5 z bardzo dobrą pozycją białych, dlatego że tutaj atakujemy i na H7, skoczki stoją wbrew pozorom bardzo dobrze, nie można za bardzo ich ruszyć, a jak nastąpi wymiana, no to tylko tego białe sobie życzą. Teoretycznie też jeszcze hetman może wejść tutaj zaraz z szachem, pamiętajmy też o macie na B2. Więc no tak mogłoby być, ale tak nie było, było bicie pionkiem i w tym momencie nastąpił ruch A3. Bardzo spokojny ruch, który zatrzymuje wieżę, przytrzymuje B4. No to jest takie arcymistrzowskie podejście do sytuacji. G5 ze strony Nepo i ten ruch niestety jest zły. Należało grać przede wszystkim wieża AC8, ustawić wieżę z tej strony i po hetman E3 pozycja miałaby charakter bardzo równy, aczkolwiek niestandardowy. Znaczy taka dynamiczna równowaga, bym powiedział. Myślę, że obie strony mogłyby być zadowolone, ale przede wszystkim białe. Tak nie było. Ruch G5, czyli no widzimy, że Nepo czasami robi takie no, babolce, to się zdarza u niego, no, może nie chcę mówić często, ale zdarza się i to można bardzo łatwo wykorzystać. Chińczyk to wykorzystuje, grając skoczek na C3, wróć na C7, hetman E5 nastąpiło i po prostu wzięcie wieży. Oczywiście to nie jest tak, że Nepo to podstawił, on to widział, po prostu chciał wejść na taki układ zapewne z jakością mniej z gońcami. Skoczek na D5 mimo wszystko ładnie blokuje jednego z gońców, posunięcie H6, hetman C3, próba wymiany. No i tutaj celem właśnie białych jest wymiana figur i niepozwolenie na jakiś kontratak. Król H7, wieża D2, bardzo ładny ruch zresztą, taki asekuracyjny, to bardzo warto, warto pamiętać o takich posunięciach. Wieża C8, hetman na E7 z próbą wymiany, hetman G6 i po prostu wzięcie pionka, nie to, że pionko żerstwo, tylko po prostu chcemy atakować wieżę, wieża C6, hetman zagrał na D7, tutaj próba wymiany też hetmanów, wieża zagrała na C5 i skoczek na E7 i ten ruch tak naprawdę przesądza losy partii, dlatego że hetman zagrał na F6, skoczek F5 i jest po zawodach, moi drodzy. Czarne poddały się, dlatego że ten goniec zostaje praktycznie wymieniony. Tutaj wieża broni, zaraz może nastąpić atak na, znaczy atak obrona na C1, ewentualnie jak goniec na H8, no to jest strzał na H6. Nie ma jak się bronić, po prostu goniec w tym momencie zostaje wymieniony i sprawa się bardzo upraszcza, czarne nie mają żadnej kontrgry. No więc, moi drodzy, tak to będzie wyglądać, znaczy nie wiem jak będzie wyglądał mecz, ale takie były partie pomiędzy tymi zawodnikami. Oni rozegrali oczywiście wiele partii między sobą. Ciekawy jestem waszej opinii, przypominam, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym meczu, jaki wynik obstawiacie. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się zdrowo i ciepło, dobrych partii życzę, cześć!